Już po raz szósty starostwo powiatowe w Sieradzu w sobotę przed niedzielą palmową zaprosiło na pokaz stołów wielkanocnych. Tradycyjne potrawy i ozdoby prezentowały wszystkie gminy powiatu sieradzkiego. Można było popatrzeć i posmakować pyszności przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich. Jaja, kiełbasy, żurek, szynki i wiele innych potraw bezwarunkowo musi znaleźć się na świątecznym stole. Pamiętam początki, każdy tak troszkę z niedowierzaniem, co z tego będzie. Dzisiaj widzimy ogromne zaangażowanie na pytanie, czy warto. Wystarczy popatrzeć na te stoły, na te panie, które krzątają się wokół nich. To od razu widać, że warto, nie tylko warto, ale trzeba takie coś robić. Trzeba pokazywać to, co jest na polskiej wsi, przede wszystkim na wsi sieradzkiej, najpiękniejsze w czasie świąt Wielkiej Nocy. Dzięki paniom z kół gospodyń wiejskich stare przepisy na pewno nie zaginą. Pokaz stołów wielkanocnych organizowany przez sieradzkie starostwo promuje lokalne zwyczaje. Myślę, że warto. Po to, żeby przynajmniej zobaczyć tradycję, to co na naszych stołach bywało i co jest, bo jest to splot nowoczesności no, z tradycjami, ze starym obrzędem. I myślę, że to jest to, co powinniśmy hołbić, co nie powinno nam zaginąć, nie powinno nam to zniknąć z horyzontu. Dlaczego warto zajrzeć na stoisko gminy Złocze? Dlaczego? Dlatego, że mamy całe mnóstwo pyszności. Zresztą wszędzie jest całe mnóstwo pyszności. Ale my mamy kulebiaka, my mamy terlinę wielkanocną. Naprawdę bardzo serdecznie zapraszamy. A czym to się różni? Co to są za potrawy? Kulebiak staropolski. Kulebiak, coś ciasto pasztecikowe, w środku jajko, kapusta, grzyby. Terlina wielkanocna rzadko się spotyka. To taki galareta serowa w szynce. Rewelacyjna, polecam, zapraszam. Na stołach królowały jednak tradycyjne domowe chleby, jajka pod każdą postacią, baranki i kurczaczki z ciasta, szynki, kiełbasy, słodkie mazurki, baby piaskowe, serniki. Wszystko nie tylko pięknie wyglądało, ale i pachniało bosko. Tego nie kupi się w żadnym sklepie. Zapomnijmy o supermarketach. Tutaj dzisiaj nie mówimy nic o produkcji przemysłowej. To jest wszystko wytwór rąk ludzkich, rąk tych pań z kół gospodyń wiejskich. A forma, jeżeli mówimy o promocji polskiej żywności, jak najbardziej wspaniała. Tutaj gospodynie, jak ja to mówię, miastowe, mogą podpatrzeć, co kiedyś na sieradzkiej wsi i co dzisiaj się robi. Podobno jest takie przysłowie, tak wyglądasz, jak jesz. I myślę, że no, mimo wszystko u nas na wsi i sobie przygotowywane potrawy są na pewno dużo zdrowsze, nie ma tam chemii, no jest to smaczne, zresztą sami wiecie, jak spróbujecie, to sami wiecie, że to jest po prostu zupełnie co innego. Przed degustacją tradycyjnie wszystkie pokarmy poświęcił proboszcz parafii garnizonowej w Sieradzu. Ksiądz podpułkownik Krzysztof Pietrzniak po raz pierwszy gościł na pokazie stołów wielkanocnych. Przypomniał, że te potrawy mają symboliczne znaczenie dla chrześcijan. Święty Paweł mówił, że każdy aspekt życia człowieka uświęca zmartwychwstały Chrystus. Chrystus, który przychodzi do nas, przyszedł kiedyś, później ofiarował swoje życie za nas, abyśmy my mogli żyć lepiej, szczęśliwiej, piękniej. Zmartwychwstał po to, by nam oświecić drogi naszego życia, więc życzę wszystko. Wiele na twoją marnarce wojennej, tam się życzyło tak. Wiary takiej, jak najgłębsze miejsca musi ocean, tak głębokie. Nadziei, tak bezkresnej, jak horyzonty na morzu, które się nigdy nie kończą, się oddalają, mimo że się do nich zbliżamy. A miłości tak pięknej i wspaniałej, jak najpiękniejsze, najcudowniejsze brzegi i plaże musi oceanu, czy do różnych zatok pięknych. Także takiej wiary, nadziei, miłości, i tego, by Chrystus oświecał wasze serca i prowadził was po prostu drogą dobra, szczęścia, miłości i wzajemnego szacunku. Wspaniałe jedzenie na pewno sprzyja dobrym relacjom. Na świątecznych stołach było też wiele ozdób przypominających o odradzającym się życiu. Na ziemi sieradzkiej wciąż żywa jest tradycja robienia papierowych kwiatów czy szydełkowych cudeniek. Nie zabrakło kolorowych pisanek i palm. Był też żywy królik. W Wielką Sobotę wierni zaniosą swoje pokarmy do kościołów, gdzie zostaną poświęcone. Potem podzielą się nimi z najbliższymi. Na pewno nie zabraknie wśród nich tych, które można było zobaczyć na pokazie stołów wielkanocnych w sieradzkim starostwie powiatowym. Dla wszystkich mieszkańców i wszystkich oglądających
życzę zdrowych, wesołych i radosnych świąt. Pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, żeby te święta przebiegały w rodzinnej, ciepłej, serdecznej atmosferze. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.